Pragniemy powitać wszystkich przybyłych gości na corocznym przeglądzie jasełek w wykonaniu zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznej w Klysinie wraz z filiami. Serdecznie witamy pana dyrektora naszego domu, pana Michała Dobrowolskiego, i prosimy o zabranie głosu oraz otwarcie piątego przeglądu jasełek. Witam państwa serdecznie na dzisiejszych jasełkach, które organizuje tradycyjnie Dom Pomocy Społecznej w Klisinie z filiami w Dzbańcach, Radyni, Bliszczycach, Branicach, Boboluszkach i Kieczu. Dzisiaj gościmy, proszę państwa, w Kieczu, dlatego że Dom Kultury w Głupczycach jest w remoncie i tu dzięki uprzejmości pani burmistrz, jak i dyrektora domu, możemy dzisiaj tutaj nasze przedstawienie zaprezentować. Tak jak tu pani powiedziała, piąty raz możemy się tutaj spotkać. Ja doczytałem, że jasełka, co to znaczy jasełka? Jasełka to z staropolskiego słowo jasło i to znaczy żłób. A tradycja tych jasełek wywodzi się od świętego Franciszka z Asyżu, który bodajże w 1223 roku zapoczątkował tą tradycję. W Polsce jest ona znana od XV wieku. W Klisinie od 5 lat. Czyli mamy tą kontynuację. Ja chciałbym bardzo przeprosić w imieniu pani dyrektor, która nie mogła tu z nami dzisiaj być, bo dopadła ją grypa i no niestety jest z nami tutaj, ale nie ma jej ducha, jest z nami duchem, ale nie jest ciałem. Cóż można powiedzieć? Dla nas, ludzi wierzących, wydaje mi się, ten czas jasełek, narodziny Jezusa, przeżywanie tej sytuacji jego rodziców, Józefa, Marii oraz tych knowań Heroda, bo tak to wszystko, to jest bardzo ważnym wydarzeniem. Wprowadza nas święta, cieszymy się z tego powodu. Potem jeszcze będziemy na pewno sobie życzyli wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. Natomiast ja teraz udzieliłbym głosu pani Irenie Sapie, a potem księdzu proboszczowi. Szanowni państwo, witam was serdecznie. W imieniu starostów powiatu głubczyckiego, pana Piotra Soczyńskiego i pani Anity Juchno, którzy z przyczyn zawodowych nie mogli dzisiaj tutaj być z nami. I jeszcze oczywiście witam w imieniu pozostałych członków zarządu. Bardzo się cieszę, że kultywujecie państwo jasełka. Już po raz piąty, jak pan dyrektor tutaj wspomniał. Jest mi bardzo miło. Gratuluję ciężkiej pracy, przygotowania jasełek i życzę wszystkiego dobrego i zdrowych, wesołych świąt, oczywiście w imieniu zarządu powiatu głubczyckiego. Pozwoliłem sobie też poprosić księdza proboszcza, dlatego że to jest specjalista w tych sprawach. Żeby też nie miało to charakteru, tak tu go może wywołałem do tablicy, tak niespodziewanie, to przepraszam za to. Natomiast uważam, że to jest naprawdę dla katolików, dla ludzi wierzących bardzo ważne i tu tylko ksiądz może coś na ten temat nam powiedzieć dobrego. Proszę bardzo. Więc po staropolsku szczęść Boże. Moi drodzy, jak to mówią emerytowani księża proboszczowie, jak mówisz, 5 minut cieszą się ludzie, jak 15 minut cieszy się Pan Bóg, jak pół godziny diabeł. Więc ja bardzo króciutko chciałbym tylko powiedzieć, że tak jak wspomniał pan dyrektor, te jasełka kierują nasze oczy i serca ku temu wydarzeniu sprzed 2000 lat. To właśnie w Betlejem narodził się Pan Jezus. Dzisiaj Betlejem to miejsce niespokojne, miejsce, o które trzeba modlić się, by zapanował pokój. Ale i pokój potrzebny jest w naszych ludzkich sercach. Dlatego też gromadząc się na tych dzisiejszych jasełkach, nie tylko uczestniczymy w pięknie przygotowanych programach, ale również pozwalamy, aby ta atmosfera tamtego wydarzenia, która towarzyszy co roku nam w czasie świąt Bożego Narodzenia, przenikała nasze serca, dusze.
pozwalała nam spojrzeć na ten mijający rok właśnie z perspektywy zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Chrystusa, który przychodzi do nas z miłością, dobrocią i prawdą, który pragnie nas ubogacić i przemieniać, byśmy stawali się coraz lepszymi i wspanialszymi ludźmi. I moi drodzy, niech ten dzisiejszy czas tych jasełek, niech ten czas spotkania tu i w tym miejscu będzie właśnie czasem pokoju, czasem miłości i czasem tego otwartego serca, które pozwoli nam przez przygotowane przedstawienia przygotować się tak duchowo na to, co czeka nas 25 grudnia. Gdy Boże Narodzenie się zbliżało, niebo piekło zawrzało. I dwie narady się odbyły, anielska i diabelska, w jednej chwili. Aniołowie głowy swe łamali, jak sprawić, by ludzie nie kłamali? Co robić, by dla siebie dobrzy byli, by życia przez zło nie stracili? Są święta w naszym kalendarzu, najdroższe i najbliższe, bo wywołują falę marzeń, najczulszych i najmilszych. Ich dziwny czar ten nastrój stwarza, dla życia najważniejszy. Rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszym. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, duszę radością szczęścia i wesela i czystych wielkich wzruszeń. Te wzruszające słowa wprowadzają nas w inny, niecodzienny nastrój. Ludziom nowe nadzieje dając, życie wszystkich odmieniając. Bądź dobrym człowiekiem, życzenia popłyną. Oderwijmy się na chwilę od kłopotów dnia codziennego i wspólnie obejrzyjmy przygotowane spektakle. Niech przekazywane treści poruszą nasze serca i wprowadzą w bożonarodzeniowy czas. Do obejrzenia pierwszej inscenizacji zaprasza zespół Jutrzenka z filii Dzbańce. Niech ci Bóg błogosławi. Co to za wrednie? Święta nie mają w sobie nic wesołego. Są niepotrzebne.
Ależ wuju, Boże Narodzenie to czas miłości, dobra, wybaczania. To jedyny dzień w roku, kiedy ludzie otwierają swoje na co dzień zamknięte serca. O tak, to prawda. Dość tych bzdur, święta to stracony czas. Nie znoszę świąt. Wujaszku, co ty mówisz? Zapraszam cię do nas na wigilijną kolację. Idź do diabła z tymi świętami. Strata czasu i sobie. Nie znoszę świąt. Witam pana. Przyszliśmy prosić o wsparcie. Z okazji świąt organizujemy pomoc dla ludzi starych, samotnych i biednych. Chcemy, by te święta były dla nich bardziej radosne. Czy wspomoże pan naszą akcję? Nie! Nikomu nic nie dam! Nie będę utrzymywać darmozjadów! Nie obchodzą mnie ludzie biedni! Jak nie mają się gdzie podziać, to powinno się ich zamknąć albo wysłać do przytułku. Wynocham stąd! Darmo zjady zabierają mi czas, zamiast wziąć się do pracy. A pan pewnie chciałby mieć w Wigilię wolny dzień. Jeśli by się pan zgodził, bardzo bym chciał ten czas spędzić z rodziną. Oczywiście, że nie podoba mi się ten pomysł. Poniosę stratę, bo pan nie będzie pracować. Ale muszę panu dać wolne. Musi mi pan tę stratę odpracować, a następnego dnia przejść do pracy o wiele wcześniej niż zwykle. Oczywiście, dziękuję panu. Do widzenia. Wesołych. Wśród zwykłych spraw niech mijają dni, a ty żyj. Kiedy serce śpi, daj odpocząć mu,
by nabrało sił. Przecież czeka je nowy ból. Kiedy serce śpi, jak zmęczony ptak, nie budź nigdy go, sił mu brak. Jest znudzone twych uczuć zmienną grą, niechaj sobie śpi, a ty z nim pośród sennej mgły. Co to ma znaczyć? Kim jesteś? I czego ode mnie chcesz? To ja, Marley, za życia byłem twoim wspólnikiem. Przyszedłem, by cię ostrzec. Muszę wleć za sobą łańcuchy, które sam ukułem za życia. Jestem skazany na wieczne tułactwo. A ty wiesz, jak ciężkie łańcuchy sam już nałożyłeś na siebie? Litości! Dlaczego przyszedłeś mnie dręczyć? Czemu twoja dusza włóczy się po ziemi i mnie prześladuje? Gdybym tylko wiedział, że nasz los zależy od tego, jacy jesteśmy za życia, że nic nie uchodzi bezkarnie. Każdy człowiek powinien żyć w zgodzie i miłości z innymi ludźmi. A kiedy potrzeba, podtrzymać na duchu, nieść pomoc. Kto tego nie czyni, ten po śmierci skazany na wieczne tułactwo. Ostrzegam cię, taki sam los może spotkać ciebie. Jeszcze wyrwie się, jeszcze jeden raz runie w las. Kiedy serce śpi, miłość zbudzi je, znów tęsknota, lęk, gorycz na... Świąt Bożego Narodzenia. Przybyłem, by nawrócić cię ze złej drogi. Chodź ze mną, przeniosę cię w przeszłość. Na czas jakiś wejdź w codzienności tło, mniejsze dobro w niej. Oto twoje rodzinne strony, polna droga, pagórki i chałupy. A tu wioska, kościółek, mostek nad rzeką, poznajesz? Kiedy serce śpi, daj odpocząć mu. By nabrało sił, przecież czeka je. Widzisz? To twoja siostra. Rzuca ci się na szyję. Cieszy się, że jesteście razem. Że razem spędzacie święta Bożego Narodzenia. Ty też jesteś szczęśliwy i radosny. Dawniej potrafiłeś cieszyć się ze świąt Bożego Narodzenia. Niechaj sobie śpi, a ty z nim. Pośród sennej mgły niech mijają dni. A tu widzisz? To twoja pierwsza praca. Wszyscy kończycie pracę prędzej niż zwykle. Dudza cię do swoich bliskich. Wszyscy radują się, śmieją, życzą wzajemnie na wesołych świąt. Wszyscy jesteście szczęśliwi. To prawda. Dawniej umiałem cieszyć się ze świąt. Co ci jest? Wydajesz się zmieszany. Nic, nic. Tylko widzisz, chyba powinienem być lepszy dla mojego pracownika. Duchu, nie pokazuj mi tego więcej. Przestań pastwić się nade mną. Kiedy serce śpi, miłość zbudzi je. Znów tęsknota, lęk, gorycz, radość w mnie wejdzie w nie. Jeszcze Thank you.
Przypatrz mi się, co się tak dziwisz? Nie widziałaś nikogo podobnego do mnie? Jestem duchem obecnej Wigilii. Nie, nigdy nie widziałem nikogo podobnego. Chodź! Patrz! Widzisz? Jesteśmy w domu twojego pracownika. Patrz, jak spędzają tegoroczne święta. Zobacz, jak tu biednie. Dlaczego tak późno? Czekamy i denerwujemy się. Pracy mieliśmy tak dużo, że szef nie chciał niczego odkładać na później. Dla niego święta nic nie znaczą. Będę musiał odpracować wolny dzień. Już dobrze, dobrze. Najważniejsze, że już jesteś. Za chwilę zasiadamy do kolacji. A co się stało temu chłopcu? Ma chorą nogę i nie może chodzić, bo bardzo go boli. A rodziców nie stać na leczenie, chociaż oboje ciężko pracują. Tyle już u mnie pracuje, ale nigdy nie wspomniał o swoim chorym dziecku. A ty zapytałeś, czy kiedykolwiek zapytałeś o jego rodzinę? Sprawdziłeś, jak mu się wiedzie? Zastanowiłeś się, dlaczego coraz bardziej chudnie, mizernieje? Czemu nigdy się nie uśmiecha? To nie do wytrzymania! Jaki ja jestem zły i nieczuły! Jeszcze wyrwie się, jeszcze jeden raz runie w las. Kiedy serce śpi, miłość budzi je, znów tęsknota lej, gorycz radość w niebie. Nadziei blask, aż po nieba kres. Wigilii czas, płonie światłem świec. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Boże Narodzenie! Więc nic nie straciłem? Wszystko stało się jednej nocy? Duły przeniosłem je w przeszłość, przyszłość i teraźniejszość w ciągu kilku godzin. Teraz wiem, że otrzymałem szansę i mogę się zmienić. W pierwszej kolejności dam Bobowi podwyżkę i premię na leczenie syna, by te święta były dla nich początkiem godnego i szczęśliwego życia. Przeproszę także wolontariuszy za moje zachowanie i pomogę im zorganizować Wigilię dla potrzebujących, by nikt w tym szczególnym dniu nie był głodny i samotny. A sam pójdę w odwiedziny do mojego siostrzeńca. By wraz z nim zasiąść do wigilijnego stołu. Przecież to moja najbliższa rodzina i powinienem o nich się troszczyć. Choć w sercu swym nosisz tylko lód.
ci dzień dla ludzi. Tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam polana, gaszą serca w naszych słowach.